To był Eric Clampton. Prawie 20 minut do 17 przeniesiemy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. W Polsce, jak pewnie pan wie, debata, dyskusja nad mową nienawiści, nad takim brutalnym językiem debaty publicznej. A jak to uregulowano w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych też jest dyskusja o tym, czy ten język polityki, życia społecznego, głównie między mediom społecznościowym, także sytuacji politycznej się nie zaostrza, jakie są tego konsekwencje. Natomiast sama w sobie mowa nienawiści w Stanach Zjednoczonych jest chroniona konstytucyjnie. I to wielokrotnie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i to jednogłośnie. Ostatni taki wyrok był w 2017 roku. Stwierdzał, że mowa nienawiści nie może i nie powinna być ograniczana. Ten stan Standard, ta poprzeczka, kiedy państwo, kiedy policja, kiedy służby państwowe mogą reagować, jest bardzo wysoko postawiona. To znaczy władza musi wykazać, że doszło do bezpośredniego zagrożenia, czy bezpośredniego natychmiastowego podżegania do przestępstwa, czy do dokonania jakiegoś aktu przemocy, żeby można było ponieść konsekwencje. Dlatego w Stanach Zjednoczonych jakby ten, to, to, to pojęcie mowy nienawiści, czy, czy rozróżnia się od przestępstwa z nienawiści. Także to są dwa zupełnie różne pojęcia. Jeśli chodzi o język, o mowę nienawiści, ona jest bardzo daleko chroniona przez decyzję Sądu Najwyższego. Jak mówię, ostatnio z 2017 roku. A ten pierwszy wyrok w 1969 roku, który zapadł, to był wyrok, który Sąd Najwyższy podjął w sprawie członka Ku Klux Klanu. Chodziło o to, czy władza może zakazać głoszenia przez niego poglądów. Sąd Najwyższy stwierdził, że absolutnie nie, uzasadniając to w ten sposób, że jeśli tego rodzaju działania państwo będzie podejmować, no to może się okazać, że większość będzie narzucała czy ograniczała wolność wypowiedzi mniejszości i że to będzie niewłaściwie przez państwo używane. Także ten model amerykański jest zupełnie inny niż polski czy europejski. Jakiego określenia używają Amerykanie? Hate speech? Hate speech, tak. 28. Sąd, i tak to już... mówię, odróżniałem, to bardzo wyraźne jest zróżnienie hate speech od hate crime, czyli od przestępstwa z nienawiści, kiedy ktoś rzeczywiście przestępstwa czy aktu kryminalnego dokona. 28 to już dzień, jak mówiłem, zawieszenia administracji państwowej. Jak długo to może potrwać i w zasadzie czemu to służy? E jak długo potrwać nikt, może potrwać nikt nie wie. Presja jest w tej chwili ogromna e, na prezydenta Trumpa, żeby zgodził się na prowizorium budżetowe, e, ale e, on naj, najwyraźniej e, nie ma zamiaru e, e, ugiąć się pod e, presją czy opinii publicznej czy demokratów. Mówi o opinii cały publicznej dlatego, że oczekuje na zgodę w sprawie muru. Tak. Prezydent mówi, że musi dostać 5 miliardów 700 milionów, żeby wybudować mur. Jeżeli tych pieniędzy nie dostanie, to prowizorium budżetowego nie podpisze. No i 28 dzień jest zawieszona działalność części administracji. To ciekawe e, zresztą, ten... bo w tym sporze przecież nie chodzi o pieniądze. Rocznie stany na wojsko, na zbrojenia, na utrzymanie tej gałęzi wydają w granicach 700 miliardów dolarów. Więc można sobie zestawić to z kwotą na poziomie 5 miliardów... 700 milionów, nie chodzi o pieniądze, a o co? O zasadę? Trochę o zasadę. To jest oczywiście już teraz kwestia polityki. Kto kogo i jak bardzo pokona, ale na przykład wczoraj prezydent Trump odebrał samolot wojskowy, przy przydział samolotu wojskowego dla demokratycznej przewodniczącej Izby Reprezentantów, która miała w kilkudniową podróż zagraniczną wyruszyć. W ostatniej chwili odmówił jej przekazania tego samochodu, dlatego że ona wcześniej powiedziała, że prezydent powinien zrezygnować z orędzia o stanie państwa, więc jakby mamy tutaj do czynienia. Z taką rozgrywką polityczną, która trochę w tej chwili nawet za chwilami przypomina piaskownicę, kto komu bardziej e, dokopie. Natomiast mhm. ja myślę, że to jest szerszy spór. To nie chodzi tylko w tej chwili już tylko o te pieniądze, ale chodzi o to, że ten mur na granicy z Meksykiem stał się symbolem polityki imigracyjnej prezydenta Trumpa. No i e, jeżeli demokraci by się e, na to zgodzili, no to e, byłby to sukces prezydenta, oddaliby prezydentowi zwycięstwo polityczne, ideologiczne, w pewnym sensie jakby e, szersza wizja prezydenta by zatriumfowała i dlatego uparli się, żeby tych pieniędzy nie dać. A kwota, to, tak jak mówiłeś, no, tak jak pan mówił, no, to nie jest gigantyczna kwota jak na mm -hmm. budżet Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że na części amerykańsko-meksykańskiej granicy ten mur stoi. Te pieniądze miałyby zostać przeznaczone na dokończenie jego budowy w tych miejscach, gdzie go nie ma. No ale, jak mówię, no, to już jest coś więcej niż tylko sporo te 5 miliardów 700 milionów dolarów. No, tymczasem notowania prezydenta, pana prezydenta Trumpa spadają. Tak, natomiast no, idą w dół. Nawet to ośrodek Rasmussen, który jest najbardziej przychylny prezydentowi, jeśli chodzi o notowania, w tej chwili podaje przewagę tych, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami prezydenta Trumpa od zwolenników na poziomie minus 14. Czyli 14% więcej przeciwników niż zwolenników. To jest od roku tak złych notowań prezydent Trump nie miał natomiast ja nie wiem jak to się długofalowo potoczy dlatego że to że prezydent Trump odmawia podpisania budżetu że doszło do takiego kryzysu może być dla niego argumentem później podczas na przykład wyborów w 2020 roku wobec jego wyborców wobec jego bazy że naprawdę walczył o ten mur ale z powodu oporu demokratów, czy tego, że demokraci się upali, e, e, zrealizować tej obietnicy się nie dało. No i wtedy może apelować do Amerykanów, żeby wybrali znowu Republikanów do Kongresu, i wtedy e, ten mur będzie mógł, e, budowę tego muru będzie mógł dokończyć. Także hmm. trudno powiedzieć, jak, jakie będą długofalowe skutki polityczne tego obecnego kryzysu. Na dziś prezydent traci w sondażach. Odnotujmy ten wątek, bo ciekawym, Amerykanie piją coraz mniej alkoholu. Tak, te spadki nie są duże, no ale biorąc pod uwagę, że populacja Stanów Zjednoczonych rośnie, a mamy do czynienia z kilkuprocentowym spadkiem spożycia alkoholu przez Amerykanów, jest to zjawisko już odnotowane nie tylko przez ekspertów, ale także przez producentów alkoholu. Właśnie Wall Street Journal napisał artykuł o tym, jak zmieniają swoje oferty. Jest coraz więcej bezalkoholowych napojów na rynku amerykańskim, a niektórzy producenci alkoholu szukają jakichś sposobów, żeby na przykład napoje energetyczne wprowadzić na rynek pod szyldami Alkoholu. A to wszystko, ten spadek sprzedaży alkoholu, to jest wszystko wina młodzieży, wina młodego pokolenia Amerykanów. Mhm. No, wina. Dlatego, że to oni coraz mniej piją alkoholu i to w tej grupie ten spadek jest największy. Zastanawiam się, co palą zamiast tego. Amerykanie piją coraz mniej. Za to wiem, słyszałem, że przesiadają się do coraz większych samochodów. E Dobrze pan słyszał, i to spadek tutaj, tutaj, o ile spadek w sprzedaży alkoholu jest stosunkowo niewielki, to jeśli chodzi o te auta, spadek sprzedaży małych samochodów w Stanach Zjednoczonych, to jest gigantyczny, bo mam przed sobą taki wykres, tabelkę, z którego wynika, że od 2008 roku, czyli tego kryzysu finansowego, co się przełożyło na wysokie ceny paliw na ograniczone budżety Amerykanów i wtedy oni kupowali mniejsze samochody. Od tego czasu, czyli w ciągu dekady, sprzedaż mniejszych samochodów w cenie poniżej 20 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych spadła o 75%. Także w tej chwili już mało kto kupuje takie małe samochody jak nie wiem, Ford Focus. To w standardach polskich to jest średniej wielkości samochód, ale w Stanach to jest uważane za mały i takie samochody jak nie wiem, Volkswagen Beetle, Chevy Cruze, Fiesta, Focus... Praktycznie znikają z amerykańskiego rynku. Ktoś podsumował, że jeszcze 10 lat temu takich mniejszych samochodów było prawie 50 na amerykańskim rynku modeli. W tej chwili jest już tylko 20 kilka. Także to jest znaczące zjawisko, jeśli chodzi o amerykański rynek motoryzacyjny. Bardzo panu dziękuję. Dziś wyjątkowo rezygnujemy z opowieści o napadach z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Ukłony, jak zwykle, dla żony.